Mam nadzieję, że plecaki już spakowane, a do plecaka znajdziecie takie miejsce, żeby wsadzić tam nowe w drodze. Zaczynamy. Lipcowy numer już czeka na Was. Myślę, że to jest bardzo powszechny problem, z którym spotykają się zarówno młodzi małżonkowie, wcale nie tacy młodzi, ale też rodzice, których dzieci opuszczają dom, że bardzo dużo cierpienia bierze się z tego, że rodzice nie pozwalają założyć swoim dzieciom własnego i samodzielnego życia. W różny sposób próbują ich ze sobą utrzymać, trochę manipulując, trochę szantażując, co jest źródłem nie tylko konfliktów, ale jak właśnie mówię, ogromnego bólu i cierpienia. W najnowszym numerze miesięcznika W drodze piszemy o tym rodzaju relacji. Tak jak zobaczycie na okładce, mówimy: jak mnie kochasz, to mnie puść. To znaczy, jak pozwolić dzieciom założyć własne życie, jak pozwolić im to życie budować. Też jak budować swoje własne życie jako rodzice, przyszli rodzice bądź obecni rodzice, w taki sposób, żeby dzieci, opuszczając ten dom, nie spowodowały wyrwy w naszym życiu. W końcu także bardzo dobry tekst o tym, jak ułożyć swoje relacje z wnukami. To znaczy, jak być dobrym dziadkiem, nie tylko babcią i dziadkiem, którzy pozwalają na wiele różnych rzeczy, na które nie można w domu sobie pozwolić, ale w ogóle jak ułożyć te relacje w sposób dojrzały, taki, żeby dzieci cieszyły się, że mają dziadków i są wnukami. O tym wszystkim w lipcowym W drodze, w takiej właśnie aurze, mam nadzieję, że w takiej aurze też będziecie czytać o tych poważnych sprawach. Po drugie, w lipcowym W drodze o tym, czy Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy. Ile byśmy nie powiedzieli na ten temat, ciągle mamy z tym kłopot, bo z jednej strony ogromnie nas porusza Boże miłosierdzie i dużo o tym miłosierdziu Bożym mówimy, ale kiedy przychodzi to do czego, to łatwiej nam myśleć o Bożej sprawiedliwości. Jednocześnie, chociażby w kontekście toczonej wojny na Ukrainie, wcale nie jest tam tak łatwo mówić, że Bóg jest miłosierny dla wszystkich. Że jednak jest taka myśl o tym, że sprawiedliwość Boża powinna objawić się w tym świecie. Jak to wygląda od strony biblijnej, jak Bóg pokazuje siebie na kartach Biblii, ale także jak mamy Go rozumieć, bo być może źle rozumiemy miłosierdzie i źle rozumiemy sprawiedliwość, a obie są w Bogu obecne, to o tym także w lipcowym W drodze. Ponadto przeczytacie, no bo aura wakacyjna, wielu wybiera się na różnego rodzaju wyjazdy i często ma taki kłopot, czy tam, gdzie pojadę, to będzie msza, msza święta i co wtedy? Co wtedy, czy da się wtedy, nie wiem, mieć dyspensę, czy należy ją mieć, albo w jaki sposób ją robić, czy... No, generalnie skazujemy się na grzech nieuczestnictwa w mszy świętej. O tym Wojciech Surówka w swoich pytaniach w drodze, to także polecam msza święta na wakacjach. Rozmawiamy też w miesięczniku, i to jest rozmowa, która otwiera ten numer lipcowy w drodze, z Jakubem Pankowiakiem, jednym z bohaterów filmu Braci Sekielskich, molestowanych w dzieciństwie przez księdza, który, jak sam mówi, wciąż jest, mimo tych doświadczeń tragicznych i wstrząsających, wciąż jest w kościele. O procesie, który wytoczył kurii kaliskiej, o jego doświadczeniach, o drodze duchowej, którą przeszedł, o tym, jak widzi swoje miejsce, jak radzi sobie z taką bardzo koszmarną łatką, którą często się mu przykleja, o tym, że walczy z Kościołem, więc w ogóle nie o to chodzi. Bardzo ważna rozmowa, niełatwa i poruszająca, jednocześnie też pokazująca jakieś ważne oblicze Kościoła, ale także ogromne świadectwo wiary naszego rozmówcy. W końcu także w lipcowym W drodze o wierze. O wierze dojrzałej. Co to znaczy wierzyć? Czy przypadkiem nie jest tak, że czasem wierzymy z przyzwyczajenia? Że czasem opieramy się tylko i wyłącznie na formach, nie bardzo wiedząc, dlaczego coś robimy. Taka religijność prędzej czy później bardzo nas męczy i bardzo zastanawia, dlaczego, po co, w którym momencie popełniliśmy błąd. A może wcale nie popełniliśmy błędu, tylko jest to normalną drogą dojrzewania w wierze.
wyśmienita rozmowa z Andrzejem Molendą, który zajmuje się i socjologią religii, i psychologią religii, i pokazuje jako także osoba wierząca, jak szukać i rozwijać zdrowe podejście do Boga. Nie robić z niego świętego Mikołaja, nie robić z niego automatu do kawy, nie robić z niego życzeniomatu, który spełnia życzenia. Jak rozwijać dojrzałą relację z Bogiem. A oprócz tego również świetnym tekstem ksiądz Andrzej Draguła o nowym typie pobożności, który rodzi się na naszych oczach, pobożności miejskiej, innej od tej, która jest pobożnością wiejską, w której do tej pory oczywistym było i antyfony, i litanie. W mieście nie zawsze to działa. Może, ale nie musi. Nowy typ pobożności to także jeden z tematów lipcowego numeru W drodze. W naszym cyklu 7 pierwszych, w rozmowach z ojcem Dominikiem Jurczakiem, liturgistą o siedmiu sakramentach, docieramy w końcu do sakramentu spowiedzi i jednych z podstawowych pytań, jak się sakramentu spowiedzi nie bać. Jak swoje lęki w sakramencie, czy wstyd, czy poczucie winy przekroczyć, o tym także we W drodze. To wszystko w lipcowym W drodze, oczywiście nie tylko, ale lipcowe W drodze już do czytania czeka na Was przed wybranymi klasztorami dominikańskimi w całej Polsce i w dobrych salonach prasowych, no i przede wszystkim na naszej stronie wdrodze.pl, tam w formacie bądź elektronicznym, bądź papierowym. Nisko się polecamy, weźcie nas na wakacje, przynajmniej na te lipcowe wakacje.